Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z GTA. Hogaty zaprosił mnie na swoją mapkę. Hogaty, co to jest za mapka? Opowiedz mi o niej. Proszę państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest moja druga mapka wstydu, czyli najbardziej znienawidzona i najpopularniejsza mapka, którą stworzyłem do stuntów GTA 5 online. Dam radę ją przejść? Bierzesz Nagasaki oczywiście, nie? Tego BF-400. Dokładnie, no. Okej. Okay. Oczywiście mapka jest najlepsza do, tak jak wspominałem przed nagraniem, do Batiego czy Rufiana, aczkolwiek na 13 różnych motocyklach testowałem i na każdym da radę z tych, co ty... Na jednym motocyklu nie dało radę, czyli to był Faggio. Faggio. Tak, okay. Zwykłym nie dało rady. Jak bo można... wiesz dlaczego? No? Bo do pierwszego checkpointa trudno jest dolecieć na Faggio. Aha, okej. Okay. A ty naprawdę jej nie grałeś tej mapki? No nie, mapki? Co ty, ja pierwsze widzę. Kurde. No to proszę What? Bardzo, oh. Tu jest pierwszy stancik. I spadł, okej. Okay. To znaczy ja dostałem, wiesz, ja wpadłem w checkpoint. A, i się tam respawnujesz. Dobra, dobra, tak. No to testujemy. Proszę to bardzo. Nie powinno być trudne. Tak, to jest... Tutaj no. W sensie jest złe wybicie, możesz zrobić. W sensie, że za bardzo cię do góry podbija zamiast do przodu. O, czekaj. Jest! Dostałeś checkpoint? Nie. Aha, czyli rozumiem, że to nie jest koniec. No musisz checkpoint, bo to wiesz, stąd musisz wlecieć na pierwszy checkpoint. Dobra, udało się. Potem... muszę być na tym samym poziomie. Okej, proszę bardzo, ja już tutaj do ciebie przychodzę. A teraz tak. Gdzie ty? A możesz sobie, jak już masz checkpoint, to sobie kliknij, żeby cię tutaj przeniosło. No to nie jest źle, że tak powiem. Teraz tak, najlepiej oczywiście zrobić ten podpunkt w ten sposób, że wjeżdżasz sobie, tylko ja sobie teraz oczywiście wjadę najgorzej na świecie, wjeżdżając na ten dalszy. Okej, Czuję, że będzie zabawnie. A to jest dopiero sam początek, ile tu jest tak, checkpointów? Tak, wjeżdżasz na ten daszek i lecisz dalej oczywiście, tylko, tylko robisz to prawidłowo. Z czubka trzeba. Robisz to prawidłowo, w lewo musisz bardziej troszeczkę tam dorzucić. A, dobra, widzę, no. Dobrze, masz ale... checkpoint? No mam. Jest, no jest okej. Okay. Dobra. Wow. No czekam na ciebie. A nie, to leć dalej, ja sobie tutaj wiesz. No ja sobie zobaczyć, w rytm to... wpadnę i będę, no będę dobra. Jeździł za chwilę. Aha, ławka. Spoko. Ja sobie muszę. Czyli rozumiem, że to są. To jest ten stunt, który trzeba zrobić nurtem jakby. W sensie, no teoretycznie wszystkie te jesteś w stanie zrobić tak... Zajebiste. Pod rząd, nie? Ale no. Musisz samemu potestować, nie? Okay. Jak chcesz to zrobić. Zapomniałem, że ten BF jest strasznie skuteczny tutaj. Powiem. Udało mi się, ty! Przeszedłem budynki chyba. No, jestem już na tym checkpointie na plaży. Jesteś już na plaży, no to z plaży masz skok po tym betoniaku. Na kolejny budynek. O, prostu, czyli rozumiem, że tu się spotkamy. Istnieje taka możliwość, powiem ci. Na przykład. No on jest skoczny, on właśnie. On jest bardzo skoczny. Ja tego nie wziąłem pod uwagę, ale on jest bardzo skoczny. Tutaj wiesz co, to podpowiem ci, że możesz doskoczyć na przynajmniej, żebyś doskoczył na poziom tego balkonu wcześniejszego. I tam już checkpoint powinieneś zaliczyć, bo ogólnie wiesz, te mapy, chodzi na tych mapach o to, żeby szukał, jeżeli nie potrafisz tym głównym rozwiązaniem skoczyć na dany checkpoint, to żeby szukał innych. No bo ja też jak zrobiłem, wiesz, tymi 13 motocyklami ten wyścig, nie? No. To nie mówię, że zrobiłem 13 motocyklami tak, jak teoretycznie powinno się go robić. No zgadza się. Ja je zrobiłem po prostu tak, że doszedłem od początku do końca, czy mi to zajęło 10 minut czy 40, to zrobiłem. No tak. Przechodziłem gargoylem na przykład. Akurat nie gargoyl też jest, powiem ci, ja że wiem, gargoyl on jest, dobry. Jest bardzo dobry. Jest jeden z fajniejszych motocykli, właśnie, ogólnie nawet do jazdy. Tak. Dawaj. Wiesz, możesz się po prostu wybić na przykład też od krawężnika i sobie tu wlecieć.
I możesz w ten sposób naprawdę każdy checkpoint robić. Jeżeli zrobisz, wiesz, to szybciej, to jasne. Oczywiście chodzi o to, że ta droga, która jest jako główna wskazana przeze mnie, to jest najszybsza droga. No właśnie. Bo szybciej jest zrobić jest jednak... Też, no tak, jest też zrobiona tak, żeby właśnie to przejść. O, i teraz tak jak powiedziałem, masz najtrudniejszy fragment, ponieważ tu musisz tak, po pierwsze będziesz musiał przeskoczyć tutaj wyżej, dalej. A po drugie będziesz musiał wskoczyć na daszek później. Ten z ławką i przeskoczyć dopiero na checkpoint. Także masz dwa fragmenty, w których się masz tu łatwo po prostu no przegrać. God damn it! Pod Rufiana Batiego głównie. O! Oczywiście połowa tych z motocykli da radę wyskoczyć w ten sposób i pewnie tym BF-em też byś to dał radę zrobić, no. Tylko to dużo czasu zajmie, a ludzie jak wiesz, jak ludziom się nie udaje zrobić jakiegoś punktu przez 5 minut, to się zniechęcają i nie robią, nie kończą w ogóle mapy często, nie? No dokładnie. Dobra. W ten sposób, także... Okej. Okej, jesteś już na kolejnym. Jestem już na daszku. No i teraz masz ten przeskok taki, że możesz go zrobić właśnie albo szybciej, czyli zrobić całą sekwencję razem, albo pojedyncze daszki przeskakiwać. Polecam ci zrobić, najpierw spróbować na przykład całe przejechać za jednym zamachem, bo da radę, tylko musisz wiedzieć, gdzie uderzyć, nie? Czyli stąd wyjeżdżasz na przykład z tego daszku, wyjeżdżasz na tamto, tam się odbijasz szybko od barierki, uderzasz w panele słoneczne i po panelach słonecznych przejeżdżasz od razu. Aha. To jest najczęściej w ten sposób. Jeżeli nie, to wjeżdżasz tam obok paneli i stamtąd powinieneś już bez większych problemów też uderzyć na kolejny daszek. Na panelach już byłem prawie. Znaczy nie wjechałem na nie, ale tu byłem... też masz kilka sposobów, tak jak powiedziałem, do zrobienia tego, także... Oczywiście w ostateczności zostaje ci próba zrobienia tego okrągu. Tu się po prostu zrespisz na checkpointie wcześniej. Dokładnie. Żeby... Na jednym kole... O, jestem na panelu. No i z panelów teraz, paneli słonecznych na kolejny daszek i stamtąd już powinieneś checkpoint łapać bardzo. Okej, to było trudne, ale się udało. I widział, jak ja to ostrożnie robię. Wejść! Leciałem sobie tutaj do ciebie. Dobra. Tancioszkiem. I będzie checkpoint, jest checkpoint. Jest, już mam następny nawet. No i teraz już masz na dole kilka checkpointów, także już też do ciebie przejdę. No. I teraz tak, kolejny skok. O. Jest od tego czegoś. Nie wiem, co to jest w ogóle, taki beton postawiony. Musisz to wyskoczyć tutaj po prostu. To chyba będę musiał zrobić się już naprawdę po swojemu. Znaczy tutaj, szczerze powiedziawszy, czy po swojemu zrobisz jakoś? Po swojemu moim zdaniem to jest najprościej wybić się właśnie w ten sposób. Okej. Okay. Ty, udało się. Wow. No, tak jak mówiłem, to jest najprostszy Aha. sposób zrobić od tego betonu. Zresztą ten beton nie jest tu dodany chyba przeze mnie, z tego co pamiętam. On po prostu taki tu jest. Ja go nie kojarzę. A mi się wydaje, że taki to jest, to ja go nie dodałem. Mam następny. No, teraz masz kolejny właśnie przeskok, wiadomo, tymi czerwonymi. Wow, a tutaj, aha, tu schody jakieś. No to teraz jak? No tutaj... Tam też się teoretycznie masz odbić, nie? No ale tutaj to już można sobie pokombinować. O, już chyba mam coś. A co, chcesz przejeżdżać? Ale nie, patrz, ja ci pokażę główny ten, chodź tutaj. Poczekaj do chwilkę, czekaj, może po swojemu. Zrobisz za łatwą metodą. Mówię, że można łatwo robić. Znaczy, bo łatwiutko można się wbić na tamte budynki, nie? Możesz się nawet wybić z tego mostu, nie? To bardzo łatwo. No, tylko ale... chodzi o to, że tu masz taką metodę główną, tą prawidłową. Od barierki, tak? Od barierki, oczywiście. Ty. Jedziesz i się odbijasz od barierki. Tylko musisz się odbić od prawej części, a nie od lewej, bo lewa cię będzie wybijać, bo jest pod skosem po prostu. Aha, od ta prawej? W tym miejscu. Dlatego musisz bardziej w prawo objechać, już jedziesz. Wiem, no ten motocykl właśnie dlatego BF400 nie należy do najlepszych motocykli, do standów, ponieważ on ma często problemy z odbiciem się od właśnie najprostszych takich barierek czy ten. Bo go często zawiesza tutaj pomiędzy oponami na wiesz. Na tej części właśnie, także... Okej, udało mi się, ale leciałem na inny daszek.
No ale wiesz, no później. I lepszym motocyklem na pewno, bo jednak nie 3 minuty każdy. Oj, tam BF jest dobry. Chociaż wiesz, teraz robisz 18, nie? Ale jakbyś przechodził drugi raz, pewnie już byś to obniżył do 8-10 minut. No tak. Później znowu gdzieś pewnie do 5-4, zależy jakbyś. Wiesz, musisz już znać sposób, którym ci się udaje zrobić dany checkpoint. Jak już znasz, to już robisz dalej. Zgadza się. Tym bardziej, że ty mi teraz wszystko tłumaczysz, pokazujesz i ten. Tak. Ciekawe, czy jakbym ten. Jakbym jest sobie takim graczem, wybrał sobie tą mapkę. Ty się zatrzymał na środku, w tym miejscu, w którym nie mogliśmy przeskoczyć i wyszedł z gry. Chyba by tak było. Tak, większość osób. O, już koniec. No dawaj jeszcze raz przejedziemy. To możemy, wiesz, możemy przejechać jeszcze inną mapkę wstydu po prostu, zawsze jak chcesz. Albo, ło, a co to? No to jest ostatni checkpoint. Czyli mam 30 sekund na zrobienie go. Shit. No akurat nie, on był na tyle prosty, że już sobie pozwoliłem wjechać od razu. A, no dobra, o, nie jest taki trudny. Proszę bardzo. Poszło pięknie. Nie, ja myślę, że już... Kurde, 20 minut, daj spokój. Myślę, że daj mi sobie spokój, ale postaram się ten czas jakoś naprawić, kurczę, jakoś. No nie, no na pewno by mi poszło lepiej. Chyba, że chcesz spróbować jeszcze raz tę mapkę, tylko na innym motocyklu. Rufianem. Rufianie. Dawaj Rufianem, na Bati, jak tak nie wierzyłeś. Nie, Bati nie, ja nie ale umiem. Ale tak nie wierzyłeś w Batiego, no, no dawaj. Nie wierzę. Czekaj, da się to od razu powtórzyć? Damy radę, tak, powtórzyć. No i gitarna. Ty mówisz, że Batim dam radę, to nie wierzę, co kurde. Bati 3 minuty, tak samo jak Rufian. Nie, co ty, nie ma opcji. Cieszę, jeżeli ja się oczywiście nie potrafię... robisz dobrze wszystko, ale to tak nie wiem, czy nawet 5 minut. Mam robić szybko, czy nie? Poczekaj przed ostatnim punktem. Tu jesteś w stanie nawet z pierwszego wybicia, powiem ci, zrobić 2 checkpointy. Ja już jestem na tym, na przykład w tym momencie. What the fuck, co go tak zabiło, ty? No bo on się świetnie wybija. Ale teraz nagle poleciał jakoś to kosmicznie, tak? A widzisz, no on jest naprawdę świetny. Jechałem 20 na godzinę, a on nagle tak poleciał jak z bicza. Tak, wspominałem. On jest świetny. No ty, co? Jak on się wybija? Nigdy nie widziałem, żebyś tak ten, Bati wybijał. Jodupca. Powtórzę po raz 50. Rufian i Bati, 2 podstawowe, standerskie motocykle. Już, zaliczyłem. Dawaj, Bati. Bati. Walczę tu z progiem. Walcz z progiem, walcz. Jestem na progu. Jestem na progu wytrzymałości. Kurde ty, no to było ciekawe doświadczenie teraz. To co, znowu 20 minut? Nie no, Batim, no proszę cię. Batim to szybko. O ty, ale on się kurde, nie mogę się przyzwyczaić. Rzeczywiście on się wybija, kurde. Tak, on jest genialny. On się wybija, genialny. Kurde. To jest genialny motocykl po prostu. On się wybija. On się nawet za dobrze wybija często. What? Co to było? Jak on tak przyspieszył? Co? Właśnie jego plus nad Rufianem jest taki, iż on jest po prostu szybszy, nie? On się potrafi dużo lepiej rozpędzić na krótkim fragmencie. Co? Jak a on minusem tak jest to, że czasem może się nie wybić po prostu. No właśnie. A Rufian się wybije ze wszystkiego. Zawsze dosłownie. Się wybija. Właśnie. Zawsze się wybija. Ale to jest i tak świetny pojazd, tak mówię. Także... O, betoniak za pierwszym razem zrobiony, powiem ci, na przykład. Co? Przecież tam dojechałem. Ja tu potrzebuję większy rozpęd zrobić. Ale on się wybija tak jakby do przodu bardziej, a Rufian... Takie mam wrażenie, że... Nie wiem, bardziej do góry? Zależy jak się wybijasz, to też, wiesz, dużo ty, zmienia. Ale się skubaniec wybija. Akurat powtarzam, Bati tak. 31 raz mówię. Bati drugi najlepszy motocykl do Stanty. No tak. Dobra, tak było, rzeczywiście. Jodupca. Jedzie jak szalony. I dlatego te punkty jesteś w stanie robić, jak już się nauczysz robić na tej mapie. No. Pointy. To jesteś w stanie to dlatego zrobić szybciutko, bo większość tych rzeczy robisz jeden po drugim zaraz. No właśnie widzę, wiesz, leci dlatego maszynowo. To chodzi o to, żeby maksować sobie później, to jest taka mapka, że wiesz, że jak
grasz na początku, to trudno ci ją, wiesz, zagrać, ale jak już grasz któryś raz z kolei, to naprawdę możesz masterować sobie te mapy. Ej, jadę, no wow. No jeżeli wszystko za pierwszym razem już przechodził, to zrobisz to poniżej 3 minut. Mi się chyba raz udało tylko tak nie zrobić. Nie, czy widziałeś, jak moja postać wyskoczyła w kosmos. No nie, jak to tu... To jest dlatego, wiesz dlaczego? Bo tutaj jest checkpoint, musisz 2 stunty zrobić, nie? Dwa momenty, w których się możesz po prostu wywalić, nie? No dokładnie. Najpierw tam, żeby doskoczyć w ogóle, a później, żeby przeskoczyć na dach. O, się zatrzymałem kosmicznie. Wiesz, każdy z tych punktów jest tak ustawiony, żeby mieć jednego takiego, powiedzmy, stunta po drodze, a tu masz nagle takie dwa... Nie chcę mówić trudniejsze, bo jeżeli przechodzisz to w 3 minuty, to nie nazwiesz tego trudniejszym. No tak. Ale... Dla casuala. No dokładnie, dla mnie to jest trudne. Albo dla ludzi na padach grających. No właśnie gram na padzie i idzie mi jakoś. Ja nie, co to. No tak, już 5 minut tylko. No jak? No, już ponad. Damy radę. Patrz, już jestem na plaży. Gratuluję. Teraz, no kurde, oczywiście, że tak. Ja ogólnie jestem na daszkach przed metą. Cholera. Przy czym to jest bardzo słaby czas, jeżeli chciałbym robić, ale też trochę sobie jednak poczekałem. Nie chciałeś popatrzeć, nie? Ach, kurde. No, bo ja mam teraz, o, na przykład teraz metę miałbym w tym momencie. Ty jesteś jak ten reżyser, co przychodzi do kina na premierę swojego filmu i ogląda reakcję widzów, nie? Tak, dosłownie. Kurde. Tak właśnie jest. Cwaniaczek. Dawaj, Lucek! Lecisz łatwiutko i masz punkt. Załatwione. Teraz dalej, tu. Kolejne. I tu powinieneś już bez problemu się na przykład od takiej barierki odbić za chwilę. Elegancko, kurde, razem lecieliśmy. No proszę cię. Stąd się możesz, nie musisz naprawdę się rozstąpić. Aha, dobra. O nie, odbiłem się od tego. Co się stało się? No patrz, wpadłem tu odbijając się od 2 punktów. Aha. Ty cwaniaczek jesteś? A tak jeszcze tu nie wpadłem, powiem ci w ten sposób. Lepiej, żebyś za często w życiu nie wpadał. No ta! No, proszę bardzo. No i tu już bez problemu blatujesz. No, jest. Ej, nie spodziewałem się, że bati takie dobre. No kurde. A ty co tutaj próbowałaś jakiegoś grinda zrobić? Ja sobie skaczę już. Ja już sobie robię freestyle, że tak powiem. No, z nudów. No, dokładnie, tak było. Rzeczywiście, Bati super po tych daszkach małych. Ja się nie spodziewałem, że tak dobrze. Dobrze robi ten Bati, no. Dobrze robi. Proszę bardzo. Okej, i meta. I dużo szybciej od razu. Wygrałem! 7 minut. No, 7 minut w porównaniu do 20. No tak i wiesz, zrobiłbyś kolejnym razem, miałbyś już powiedzmy może 5 minut. Ty, bo ja planuję zrobić takiego 12-godzinnego live'a. Ja już wiem, co będę na nim robił. Cel, pobić czas Hogatego. Pobić czas, czy się zbliżyć przynajmniej do niego? Bo 12 godzin to ci może nie starczy, żeby pobić ten czas. No, może tak być. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapę dla zasięgu i subskrypcję u mnie i u Hogatego. Link do Hogatego kanału macie w opisie filmu. Także zapraszam na jego kanał, ale chyba każdy zna Hogatego z GTA, prawda? No właśnie. Także dziękujemy wam bardzo. Na razie, trzymajcie się. Hej. Dzięki, hejka.